Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w kolejnym odcinku z The Foundation, czyli średniowiecznego city buildera, czyli symulatora budowania własnego średniowiecznego miasta. Udało mi się znaleźć możliwość, jak włączyć screenshot mode Citrill-U, jakby ktoś nie wiedział. I udało mi się zrobić miniaturkę na pierwszy odcinek, a teraz zaczynamy kolejny. I wygląda to mniej więcej tak. Chwilę sobie posiedziałem, jak odpaliłem odcinek i tak, powiem, leśniczówka wybudowana. Nowe domki tutaj już są, gotowe. I tutaj już część naszego budynku jest zbudowana. Także powoli możemy zaczynać budować kolejne części. Drewnianą wieżę na pewno i... tutaj drewniane przedłużenie. Wszystko powoli idzie do przodu, z czego jestem zadowolony. No i teraz przyspieszymy sobie grę. Tutaj... tutaj nasi kochani... cieślowie pracują. Wyrabiają deski. I już zbudowałem leśniczówkę, także już wezmę tutaj kogoś, żeby zajmował się... z sadzeniem drzew. I co ciekawe, jest tutaj wybór drzew, które możemy sadzić. Ja wezmę sobie dąb i topole. Jakoś mi tak pasuje. Już tutaj drzewa sadzone. Myślę, mi się wydaje, że tymczasowo ten teren wezmę pod leśniczówkę, ze względu na to, że i tak nie ma tutaj za bardzo gdzie sadzić. Także no, wszystko do przodu sobie idzie. Tutaj widzę, że już nasza budowniczka sobie radzi. Ale żeby było wszystko szybciej, to weźmiemy jeszcze kolejnego budowniczego. Nie ma co też przesadzać z tą ilością budowniczych. Nic do zgłoszenia. No to już mamy kilka domków. Ale widzę, że styl tych domków został odrobinę zmieniony. Albo to są te nowe. Chociaż mi się wydaje, że mogą być te nowe. Ale nie jestem pewny. No już tutaj sobie budowniczy pracują. Niedługo wieża, jak i tutaj przedłużenie będzie gotowe. I trzeba będzie się za niedługo zająć kolejnymi budynkami. Na pewno kolejną studnię tutaj gdzieś wybuduję. Gdzieś może koło kościoła. Bo żeby ludzie mieli bliski dostęp do wody, a nie żeby musieli iść z drugiego końca miasta do jednej studni. Także tutaj zbudujemy kolejną studnię. A te zbieraczy nie zbuduję, bo tutaj żadnych jagód nie ma. W międzyczasie... przemyślę budowę kolejnych budynków. Chociaż nie mam jeszcze żadnych odblokowanych, to nie przemyślę. Dobra, jak wam tam idzie? Wieża... no jeszcze nie gotowa, ale już pewna część już jest gotowa. O! Kolejni osadnicy przybyli, no jak miło. Powoli ta nasza wieś niedługo nie będzie wsią, tylko pełnoprawnym miastem. O, proszę, jaki Janusz z wąsem. Nie mógłbym cię nazwać Janusz. Szkoda, że nie można. Można! Dobra. To będziesz Janusz. To będzie Janusz z wąsem. Januszku, wezmę ciebie do idealnej roboty. Ale ponieważ nie mamy idealnej roboty, to tymczasowo zostaniesz tragarzem. Tak? Zostałeś tragarzem? Nie, został ktoś inny. Ja chcę Janusza na tragarze. Peronella. O, to w sumie widzowie, jeśli macie ogólnie... jeśli macie pomysł na nazwy albo chcecie być częścią wioski, to piszcie w komentarzach śmiało. Ja wam tutaj dam, na przykład taka Sencia będzie, na przykład powiedzmy Agatą, albo taki Mark Swift będzie na przykład Andrzejem. Zależnie, czy chcecie, żebym wypisywał imiona, czy chcecie na przykład swoje nazwy. Ofredo. To ja wezmę jeszcze jednego nazwa.
dam jakieś. Albo mogę dostać. Krzesław. nie mogę. Nie. No to będzie Krzesław. Ale ogólnie chodzi, że Krzesław. Imię takie typowo słowiańskie. Kojarzy mi się z Crusader Kings. A Crusader Kings 3 to bardzo dobra gra w końcu. Ale nie wiem, tak jakoś te imiona też słowiańskie mi się podobają, więc... Jeśli chcecie, chociaż to będzie sporo roboty, to mogę pozamieniać imiona niektórych tutaj osadników na typowo słowiańskie. Też by było w sumie spoko. Maciwór? O, albo mogę z kogoś... tak myślę. Ktoś tu... Ty masz imię? Tak, masz Mark Swift. No to takiego Mark Swifta zmienię na Zbyszko. Zbyszko. No i oczywiście. Albo mam lepszy pomysł. A ty, Ferrando, będziesz Janko. Będzie Zbyszko i Janko z Bogdańca. W mojej wsi. Mojej wsi, Zbyszko i Janko. Tylko ja będę musiał znaleźć drugiego Zbyszka, a to na... To ja się potem tym zajmę. A to jest Zbyszko i Janko. A jak tam idzie? A, właśnie. Bo miałem ogólnie kazać już budowniczym zająć się innymi budynkami. Ja, czyli drzwi i jeszcze komin. Dwie ostatnie części naszego dworu i już będzie gotowy. Gotowy. Jak tam sadzenie idzie? Widzę, że idzie ci bardzo dobrze. Tak, trzymaj. A, w ogóle ja miałem zobaczyć. Kolejni osadnicy, miło słyszeć. Ale mi teraz nie chodzi o osadników, tylko pamiętam, że gdzieś można było zobaczyć. O, jest właśnie. Odblokuj urząd rządcy. Tak, bo tutaj jeszcze jest coś takiego jak moja wioska, mogę nazwać wioskę. I wioskę nazwiemy w jakiś sposób, jakąś polską nazwę. Gniezno, o, Gniezno. Pozdrawiam ludzi z Gniezna. A Lord będzie Lord i Lord to będzie... Mogę dać mu imię. No to niech będzie Mieszko. Mieszko będzie lordem. I... odblokuj urząd rządcy. A dobra, odblokujemy. Bo to jest splendor, a to jest wpływ. Im wyższy splendor, im więcej też na przykład mieszkańców typu chłopów. Odblokowujemy kolejne części jakby... no kolejne budynki odblokujemy. O, tutaj królestwo to królestwo bardziej podchodzi pod militaria, tutaj chodzi o kościoły, a tutaj chodzi takie budowle typowo... Typowe budowle dla mieszkańców. Na przykład taki magazyn. Magazyn będę musiał zbudować w innym miejscu, szlag by to. No to... Tutaj? Niech będzie tutaj. Nie mam pomysłu, więc zbudujmy po prostu gdzie się da. O, już drzewa ścinają chyba. A nie, ona ścięła. Pewnie za mało miejsca, albo... Tutaj nie ma terytorium pod to. Aha, a tak. No właśnie, nie ma tutaj terenów pod to. To ja powiększę tutaj tereny. Dopóki tutaj nie będzie jeszcze... W sumie to nie jest zły pomysł, że tak to zrobiłem. Chociaż będzie z tym dużo pierdzielenia się. Ale co mi tam? I to tamto nie przeszkadza. O. No i ładnie. No i tutaj sobie normalnie wszyscy pracują. Jestem z was dumni, moi mieszkańcy. Dobra, studnia gotowa. A budynek chyba też już gotowy. I rdzeń. Rdzeń, wielka sala. Drewniana wieża będzie rządcy. A...
skarbiec będzie w tym przedłużeniu. I mogę teraz wybrać rządcę. I możemy teraz sobie wybrać... Jest i krzesła. W tempo nauki zawodu wzrasta 11%. Bonus handlowy wywołany 11%. Z wioski związanej z duchowieństwem. Okej, okay, czyli od nas większy handle... O nas większy bonus handlowy. Czyli będziemy jakby więcej dostawać hajsu. O nas większy tempo szkolenia żołnierzy. A on zwiększy tempo nauki... I że szybciej będą się uczyć nasi... No. Krzesław, zostajesz nowym i możemy wybrać mandat. I mogę wybrać sobie, czy mogę zdobyć wpływy. Zdobyć wpływy posiadłości u albo robotników, albo u królestwa, albo duchowieństwa. Albo mogę się zająć badaniem minerałów. Mi się wydaje, że tymczasowo mogę się zająć badaniem. Dlatego let's go. Lecisz, Krzesławie. Mój ty kochany lordzie. Dobra, tragarze. Dwóch. I powoli tutaj wszystko pozajmujemy, więc tak. Tutaj będzie drewno i deski. Kamień oraz narzędzia. A co jest w ogóle wymagane, aby odblokować jakieś nowe ścieżki? 20 desek. I tak, deski będą kupować od nas deski. Będą od nas kupować gładki kamień i jagody oraz wino, a nam będą sprzedawać miód, beczkę, ryby, szkło i narzędzia. O, mogę odblokować szlak handlowy z Northbury. Northbury. Budowane w gęstym lesie Nordbury. Wita wszystkich przybyszy z otwartymi ramionami. Miło to słyszeć, miło, miło. Nowe terytorium odblokowane. Także go. I co to ja? A, tak. Może tymczasowo pozyskiwanie na tych terenach usunę. Usunę. O, tutaj są jagody, nie widziałem ich. To tutaj zaznaczymy je. Do zbierania. A tutaj pozyskiwanie damy. Trzeba się w końcu pozbyć. A, brak surowców, no tak. To już się tym zajmujemy. Spokojnie, spokojnie. I na przyszłość damy tutaj zalesienie. Jeszcze też tutaj. A nie, w sumie dobrze zrobiłem. Dobra, to jeszcze tutaj będzie zalesienie. O, na tym terenie. I tutaj jest pozyskiwanie. I będzie trzeba jeszcze kilka kamieniołomów zbudować. Także tak, dodatkowa chata drwala. I dodatkowy budynek kamieniarzy, który będzie gdzieś tutaj. I zbudujemy kolejne chaty zbieraczy. Tutaj będzie jedna chata, a tutaj będzie kolejna chata. O. I coś by tu jeszcze trzeba było. A tak, studnie by trzeba było jeszcze. No bo wiadomo, nie będą iść na drugą stronę miasta. Dobra. Ładnie to wszystko wygląda, ładnie, ładnie. Pozyskiwanie też tutaj trzeba zaznaczyć. I w sumie też usunę ten teren z zalesienia. Bo już nie będzie tutaj potrzebne. Ale na pewno tutaj damy pozyskiwanie, bo trzeba tym drewnem się tutaj zająć. Chociaż nie, dobra. Nie, 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 nie. Nie będziecie ścinać. No to niech będzie po prostu tak sobie wyglądało. A tutaj po prostu będziemy sadzić nowe drzewa. O tak. What tak. O tak, 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 tak. Będzie to wszystko wyglądało. Chociaż możecie się zająć pozyskiwaniem już akurat. Aj. Tego. Możecie się zająć pozyskiwaniem. Ach. Tutaj mogę drwali wziąć. No i już. Jeszcze by się przydało komuś dać robotę. Wszystko do przodu powoli. A, właśnie.
Bo coś ja tu ja. A, tak, narzędzie właśnie. Dlatego tak. Gdzieś ja to mogłem zobaczyć albo wybrać, co ja chcę im sprzedawać, a co kupować. Gdzie to było? Gdzie to było i było, było? A było, było. A, to chyba tutaj? Zaraz. Chwila, moment, bo gdzieś ja to można było wybrać, jakie zasoby chcę sprzedawać u nich. Mogę wybrać, żeby gromadzić ten zasób. Nowe UI i już się nie jestem w stanie ogarnąć, gdzie, co i jak. A, tutaj, dobra. I co, deski? Mogę kupuj, sprzedaj wszystkie powyżej ilości. 5. A kupować narzędzia w ilości 10. Albo w sumie, żeby to lepiej działało, to po ilości 10. To tam było, że oni chcą? Chyba gładki kamień i... Gładki kamień, deski, jagody. Chociaż jagody będziemy mieli w dużej ilości, no to jagodę mogę wam sprzedać. Nie szkoda mi jagód, gdyż i tak mamy ich ilość po prostu multum tych jagód. To 5. No i subcio. To ile im tak naprawdę sprzedajemy? Jedna deska 5, jedna jagody 5, znaczy 4. Poczekajcie. 20 jagód. 10. To panie. Zarabiamy, się odrabiamy też przy okazji z handlu. No i dobrze. Chociaż tragarzy by się więcej przydało. A niech damy więcej tragarzy. I damy więcej drwali. Bo wiadomo, produkujemy deski w końcu, więc deski się bardzo przydadzą. Nowy osadnik, witamy. Będziesz cieślał. 25 i zadowolenie. Usługi tylko są problematyczne, ale usługami się wkrótce zajmiemy. A, właśnie, bo ja przecież mogę im nadawać tytuły osadnikom. Krzesław bada złoże minerałów. A. A, tutaj jest Krzesław. Proszę, jak ładnie żeś wyglądasz, Krzesławie. Jeszcze Wąsa masz. Jaki Janusz. No i badasz to złoże. Wśród żab, żabiących, rybiących, płynących. Zakonnik prosi o audiencję. Oczywiście. Mój panie król oczekuje pewnych materiałów, a kościół chce odnowić swoje kościoły. Ale potrzebuje pomocy swoich robotników. Musimy wybrać, komu chcemy pomóc. Pomogę królowi. Dostarczę 50 drewna. Dostarczę duchowieństwu, robotnikom. Zatrzymam wszystko dla siebie. Zaraz, zanim się tym zajmę. Jak z tym splendorem? Drewniany dożon, wiejski kościół, dodatkowe części. Ja chcę pomóc robotnikom? Nie no, mam dobry poziom. 15 poziom dlatego? Nie, to już... Nie, duchowieństwo, bo będę miał wtedy 5 poziom. No to kościołowi pomogę. Macie u mnie jak najbardziej... No, zakonnik przyszedł. Dobra, no to zakonniku. Jak widzisz, wesprzemy was. Mam na to 59 dni. Chyba mam wystarczającą ilość drewna. Nie, brakuje mi. Gromadź. No to niech będzie... No to gromadzimy w takim razie. Jeśli chcemy się tym jak najszybciej zająć, to trzeba gromadzić. Nagromadźcie mi tego drewna. W sumie? Możemy wziąć, żeby oni to jeszcze tutaj podziabali. I trzeba będzie jeszcze jednego leśnika wziąć do roboty. Dobra. Kolejny leśnik.
Dobra, gromadźcie to drewno. Kata zbieracze wybudowano. Nice. Nie mamy tymczasowo osób chętnych do pracy. Nawet w ogóle nie mamy robotników. Jak to dwóch? Dwóch? Myślę, że jest nieprzydzieleni pracownicy są. A, że w miejscach nie są przydzieleni. Okej, to teraz ma sens. Ma o wiele głębszy sens. Dobra. Mam 55 dni na zebranie drewna. To, no to mam dużo czasu. Nie muszę się o to martwić. Tak naprawdę to... O, kolejni osadnicy. Nice. No to skoro mam osadników, to ja was biorę tutaj do roboty. Jako zbieracza. Obóz drwali mamy wystarczająco drwalów. A te zbieracze kolejną wybudowano. No tymczasowo to... No tymczasowo to mi się zbytnio oni nie przydadzą. Znaczy, kolejne budowy, już kolejne chaty zbieraczy się nie przyda. O! Mam wystarczająco... Okej. Okay. No i się zajęliśmy. O! Mój rządca jest gotowy na... kolejną robotę. Ty możesz się teraz zająć. Możesz się zająć badaniem kolejnych złóż. Zobaczmy, gdzie one w ogóle są. Tutaj jest jedno blisko, dobra. I co my tu mamy? Marmur może być wydobyty przez wybudowanie kamieniołu. O, kamieniołomu, o. I marmur tutaj mamy, okej. A tutaj obok jest kolejna skała, którą możemy zbadać, okej. Czyli mamy tutaj i marmur, i... Zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy. Marmur akurat się na sprzedaż będzie nice. Na pewno nie jeden by chciał kupić marmur. Nawet mogę w sumie zobaczyć, czy marmur jest w ogóle drogi. Znaczy obstawiam, że będę mógł budować coś z marmuru, jakieś budynki. Ale tymczasowo zobaczę, ile za marmur. Jest. Możecie pisać na zdrowie, bo kichnąłem przed chwilą. Odkryłem złoże marmuru, okej. Będę musiał się napić w ogóle. Awans dostępny. Mogę awansować ludzi. Będą mieli potrzeby o komfort i o usługi, okej. Okej, awansowani wszyscy. O, proszę, nowe domy. I'm very happy. Happy puppy. O, i tutaj jeszcze. I miło, miło. A, właśnie, miałem kościół budować. Właśnie. Więc tak, budujemy tą część kościoła i tą część kościoła. To tam się sprężajcie, moi drodzy. O, proszę. Sześciu lokatorów. Pewnie tutaj dwóch, a tutaj też czterech przynajmniej. Awans. Starczy awansów na dziś. Oddalam. O, tutaj kolejne domy. Kolejny. Kolejny dom. Peperepepom. I sać sosnę i topole. Tutaj chata zbieraczy pracuje. I kolejna chata zbieraczy pracuje. No i proszę, jak to ładnie wygląda. Panie, panowie, no przecież... No aż by Mieszko po prostu się oblizywał, jakby widział, jak to ładnie wygląda. Taka ładna wieś. Tu są takie domy bardziej nowoczesne. To jest akurat z moda, ale mi to nie przeszkadza. Uznajmy, że tutaj są bardziej rozbudowane tereny.
A w ogóle jak wygląda podbudowę? Proszę, proszę. Tutaj. O, panie, właśnie przecież. Przecież w końcu tutaj jest kościół i tak dalej. To oni tutaj z chęcią będą chcieli się budować. Dobra, dobra. Tutaj damy taki malutki teren mieszkalny. A ludzi bardziej wyślemy w tą stronę. Tym bardziej, że tutaj kościół będzie budowany. Przy którym na pewno nie jedna osoba będzie chciała zamieszkać. O, dobra. Tak to będzie wyglądać. No proszę, dom za domem się buduje. Tutaj też. Komfort. Ostatnio zabrakło mi komfortu. Czyli, że nie ma domu. Okej, okay, no to na spokojnie, na spokojnie. O proszę, nowy domek. Spokojnie, spokojnie, kochana. Zaraz się budowniczy wszystkim zajmą, ale coś czuję, że będę musiał budować, zbudować kolejny budynek dla... kolejny warsztat budowniczych, bo mi zaczyna tutaj brakować ich do pracy. Niech będzie jeden obok drugiego, o tak plecami. No. I jeszcze damy dwóch. Przynajmniej z dwóch. Żeby wszyscy mieli co robić. O proszę, tutaj kolejny dom. Jak idzie kościół, budowa kościoła? No widzę, że już większość zasobów jest przygotowana. A jak w ogóle bilans? Brak dostępu do komfortu? O nie, kobieto, spokojnie, wszystkim się człowiek zajmie. O kurde! No powiem wam... No, że mnie aż... I'm very interested w ten budynek. Panie, jak on wygląda. To jest chyba jakiś nowy. Ja nie pamiętam, żeby był w ogóle taki O, panie. Ej, szczerze? Mi się podoba. W Minecrafcie mógłbym taki zbudować, ale... No właśnie, ale... Musiałbym przemyśleć, jak miałby wyglądać. Ale szczerze, podoba mi się. Tak wygląda tak, taki... Dla 6 osób. Takie bydle dla 6 osób. Powiem wam, jakbym był takim chłopem w średniowieczu, to ja bym uznałbym, że jest że za bogactwo. Takie mieszkanie? Ja się w ogóle tutaj mieszkaniem zainteresowałem, a tu już oni... O, już tutaj mi nasadzili drzew. Górników mi brakuje, ale to na spokojnie się zaraz znajdą chętni do zamieszkania może w mojej wiosce, zobaczmy. No właśnie, ja tu mówiłem, a tu już 3 osoby idą. Tu już będę wiedział, kogo wziąć na górnika. 2 osoby. I do zbieractwa 1 osoba. Szybko pójdzie z tym budowaniem wszystkiego. O, właśnie. W ogóle nowe... Odblokowałem krzewy. A to może się bardzo przydać. Żeby zwiększyć atrakcyjność tych terenów. Trochę ich tutaj poustawiam. Tutaj jedna. Ja robię tutaj takie przerwy, bo później w tych miejscach będę drzewa sadził. O. Zobaczmy, jak się to zmieniło. O, proszę, bardziej zieleni jest tutaj. Więcej zieleni widzę. Jeszcze takie można nawet płotki stawiać. A postawię. A postawię.
tutaj tak. Nie powinienem tych za bardzo pieniędzy wydawać na dekoracje, ale jak to ktoś, jak to pewna osoba powiedziała, kto bogatemu zabroni? Buduj? A, bo brakuje jakichś zasobów. Rozumiem. To, za 100 hajsu mogę zbudować. I pole jakby atrakcyjności jest duże, także o 20, ale rzeźbę potrzebuję, no to zniszcz. Bo to, żeby budować rzeźby, to jeszcze długa przede mną droga. Kowal. O! Już pierwsze takie... O, chata kamieniarza. To się też przyda. Chata kamieniarzy będzie... tutaj. O, tutaj. Kolejni osadnicy. Coś się tutaj... Dużo osób zaczyna przychodzić, by zamieszkać w mojej wsi. A to trzeba szybciej z tym iść. No to tak, na pewno kolejny magazyn będzie budowany. Gdzieś go tutaj zbudujemy za chatą zbieraczy. I w sumie kolejny market mogę zbudować gdzieś tutaj. Bo jeden jest tutaj, a drugi może się przydać. Żeby tak daleko oni nie szli. Tutaj. To tutaj. No i oczywiście... A, nie zbuduję, bo terytorium zewnętrzne. Szlak. Ale zawsze mogę zrobić tak. O tak. I... O tak. I gotowe. Będzie tutaj kolejna osoba pracowała. A, za ten czas więcej tragarzy weźmiemy. I weźmiemy więcej tutaj osób do pracy. No i gotowe. Mogę czuć się spełniony. Kolejne awanse. Jej. Hajsu mi nie starczyło. Ale mogę dać im. Nie, towary, żywność i komfort jest im wymagane. Starcz awansów na dziś oddalam. Mój panie. Mój panie, mój panie. Nie mam hajsu. A co w ogóle żeś zbadał? Złoża żelaza. Jak się idealnie akurat złożyło, że tutaj żelazo jest. Trzeba będzie kamieniołom zbudować, ale nie dziś. Nie teraz też przy okazji. Ale na pewno zbuduję most. I w ogóle na ile most, ile na most potrzeba? Złóż. ...250? Aż tyle? Czy może... Nie, 230. O! A jakbym chciał, żeby było wyższe? To wiadomo, więcej. Ale tak, żeby łódki przepływały. Na tą małą wysepkę? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na tą małą wysepkę robić. Jakieś zamierz... Nie, no przecież mogę mieć mniej. Dobra. Ale na razie tego nie będę budował. Budowę tego za 3 maj. Bo tym się jeszcze nie będę zajmował, gdyż na tą wysepkę se potem najwyżej pójdziemy. No powiem wam, no że już to tutaj zaczyna mieć wygląd ładny.
to wszystko. Tutaj widzę, że chyba dom będzie się budował, oczywiście. I tutaj kolejny dom. No powiem wam, czuję się dumny. Już tak to wygląda. No ładnie, ładnie. Tutaj cała strefa to jest... Jak kamieniarze. Górnicy dokładnie. A, zbierają tutaj kamień. No to w porządku w takim razie. Produkcja, hodowla owiec, tkaniny. To mógłbym na tej wyspie zrobić tutaj coś takiego. Tylko ja bym musiał ją wpierw odblokować. Kolejni osadnicy, o panie. Wiecie, tu tak dużo ludu idzie. Trzeba szkoda gadać. Sterownia, mogę ser robić, super. Ale to coś szybko, za szybko coś wszystko idzie. Znaczy mi to tam nie przeszkadza, ale... My god. Jak to wszystko szybko idzie do przodu. Tu chyba będzie domek. Ja, będzie domek tutaj. Dobra, to skoro i tak już nie mam co robić, to dekoracje porobimy. W pobliżu tego domku też porobimy dekoracje. Żeby to jakoś wyglądało. O. I zobaczmy, jak ta strefa się zmieniła. No panie, przecież oni mają tu bardzo wysoki. I kolejne coś się wybudowało, tylko nie wiem oczywiście co. Bo słyszę też takie dźwięki, jak się coś wybuduje, ale tego nie widzę. Pewnie jakieś mieszkanko. Tutaj tragarzy mogę dać. I oni będą tutaj trzymać. W sumie tutaj mogą trzymać narzędzia i tak dalej. A tutaj nie będzie. Opróżnimy magazyn z tego. Albo nie, 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 nie. Akceptuj. Tylko damy jeszcze drugi magazyn na więcej towarów. Takie, bo... Dobra, już jestem, widzowie. Akurat ktoś wbił do mnie. I dobra, mamy to co najważniejsze. I akurat za ten czas, jak was nie było, tutaj już się pobudowało wszystko. Trochę osób też do mnie już wbiło do wioski, z czego jestem zadowolony. Tak, kolejny górnik. Handlarz. I handlarz będzie się zajmował jagodami. I właśnie mój kochany lord. A i właśnie miałem się zająć przecież kościołem. To już do roboty. Kościół się sam nie zbuduje. Drzwi tak. Nie no, już wszystko, wszystko wezmę. Wszystko, wszystko, wszystko. I teraz tak, co to ja... A, tak, mój kochany... Mój kochany, jak do niego mówię. Rządca się zajmie poprawianiem relacji z robotnikami, dzięki czemu będziemy mieli dostęp do chaty rybaka, a dzięki temu będziemy mogli się... O, dożon mogę zbudować. No to niech będzie dożon. Tylko w takim razie będę musiał powoli się zajmować tworzeniem armii. In that case. A, właśnie. Zbuduj. Proszę, jak ładnie. O nie, brak materiałów do budowy. I dwa magazyny są pełne. Ale na spokojnie, ja tutaj się już wszystkim zająłem.
I kamieniem też się zajmę. I czymś jeszcze mógłbym by się zająć. Deskami, o. Bo tego mamy w ciul. O, w sumie mogę nowe terytorium kupić. A dobra, kupimy. W końcu i tak mówiłem, że będę tutaj owce. Owcami się zajmował. To na co to je... A, tak, owce właśnie. Hodowla owiec. Kaninę będą wyrabiać. Administrację, dożon. W sumie taki dożon w tym miejscu nie byłby zły. Tak dla wyglądu. Sobie odznaczę. A, tak. Miałem owcami się zająć. To tak. Akurat to nie będzie zły pomysł, żeby to tutaj stało. Bo i tak... a, no właśnie. I tak tego nie zrobię, bo potrzeba most wpierw zrobić. No to co? Most robimy. Kolejny osadnik w mojej wiosce. Powoli zmniejsza się chęć imigracji, a problemem jest zatrudnienie. No zgodzę się, że jest problem z zatrudnieniem, ale to się niedługo zmieni, gdyż... A, właśnie, tutaj jest w ogóle mała ilość tych... Spokojnie, spokojnie, znajdzie się miejsce dla każdego na pracę. Ale muszę przyznać, że problem z zatrudnieniem jest ogromny. Dlatego trzeba będzie się szybko zająć kolejnymi... A, właśnie, przecież tutaj górnicy nie pracują wszyscy. Także chyba i tutaj nie pracują wszyscy górnicy, no. No to już, proszę, miejsce się znalazło. Do roboty teraz. Nie ma obijania się. Kościołek. Zapewnia wiarę osadnikom. Frekwencja w ogóle jest też, jak często ludzie idą do kościoła. Na razie jest... Nie no, sporo osób idzie się pomodlić. A jest w ogóle pokazane, że oni idą się pomodlić? Ale kurde, my szukali około kościoła, no fajnie. Kto by nie chciał w tamtych czasach mieszkać koło kościoła? A, zakonnik zbliża się do wioski z nowymi ludźmi. Zakonniku, co chcesz? Czego ode mnie chcesz? Na moją ziemię wchodzisz. I czegoś pragniesz. Poczuję to w twojej duszy. Okej. No i nice. Jeszcze by się tutaj przydało. I w ogóle trzeba będzie odcinek zakończyć. No bo nie chcę nic mówić, ale powoli... no tak jakby... No tak jakby powoli zaczyna osób... Znaczy, powoli zaczyna się czas kończyć. Także, no, zakonnik prosił o audiencję. Dobra. To... Narzędzie do królestwa. O, od razu. Już się pozbyłem narzędzi. Super. I po narzędziach. Nie no. Dobra, to będzie na tyle, widzowie, w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się kolejny odcinek z tej giery spodobał. Powiem z tej giery. Ale ogólnie chodzi mi... z Foundation. Jeśli chcecie więcej odcinków na moim kanale z Foundation, to łapka w górę mile widziana oraz subskrypcja, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, oraz komentarz, żeby powiedzieć, co myślicie o tej serii, czy chcecie, żeby była ona dalej kontynuowana. Do zobaczenia, trzymajcie się, cio!